Pascal nie? jest napisane, właśnie. No tak, ale Pascal to jest wspólny, no, podobne. Nazwa własna. To jest nazwa własna. No, ja się nazywam Pascal, bo tak mama wybrała. No i osoby, który składał właśnie, założył właśnie wydawnictwo, stwierdził, że... Piękne imię, no. Piękne imię i piękna nazwa na firmę, ale chyba można powiedzieć, że jesteś troszeczkę taką twarzą tej firmy, bo widzę, że tu jest dużo książek dotyczących tym zdrowego trybu życia i nie tylko, prawda, i tak dalej, czyli to, co lubisz. To, co lubię, ale nie tylko ja, dlatego że Agnieszka jest specjalizowana właśnie w tym, nie? Agnieszka. Bardzo miło, Przemek. I stwierdziliśmy, że będziemy napisać właśnie książkę o tym, o naszej filozofii życiowej, jak patrzymy na tą, na to wszystkiego. No nie tylko o naszej, tak? Bo to jest generalnie o dobrym życiu, czyli o tym, co się składa na taki dobrostan według światowych standardów. To nie jest nasz wymysł, to jest naukowo potwierdzone i to jest taka pigułka dla tych, którzy chcą dbać o ważne obszary. Agnieszka, tu pokażę tutaj układeczkę. Tutaj. Czyli taki zdrowy tryb życia. A mam takie pytanko, dosyć mnie to nurtuje. Mianowicie wiele osób mówi, że to, jak się odżywiamy, powoduje tak samo, że mamy odpowiednie samopoczucie, to prawda? Zdecydowanie jest to prawda. To ma bezpośrednio biochemiczny wpływ na to, jak się czujemy. I odżywianie ma zdecydowanie jest najważniejsze, bo jeżeli uprawiamy tylko sport, a nie dbamy o odżywianie, no to nie będzie miało aż takiego wpływu, tak? Zdecydowanie odżywianie jest pierwszym, najważniejszym elementem. Tak, na przykład z dietą kebabową. Powiedzmy, ja jestem miłośnikiem, prawda, niezdrowej. Widać. A ile masz lat? Ja 32. No to ja jestem od ciebie starsza o 7 lat. Ja też. Nie dałbym, naprawdę, bym nie, serio? 7-6. Także wybór diety kebabowej zostawiam czytelnikom ale i oglądającym. Ćwiczę i tak dalej. No tak, właśnie, ale... to jest potwierdzenie tej tezy, że nie wystarczy ćwiczyć. Ja myślę, że ćwiczysz obowiązkowo, ale też popatrz, co ładujesz do brzucha. Zrób taki element, taki test. Bierz miksera i rzucaj co podjadłeś w ciągu jednego posiłka, zmiksuj to i popatrz na tą wartości tego miski w mikserze i to jest, co masz w brzuchu, i który da ci coś, żebyś się czuł lepiej, żebyś miał więcej siły. Nieźle, ja? A powiedz mi tak szczerze, tutaj mamy dietę i rozwój z coachem zdrowia, prawda? Czyli tak na zasadzie to jest taki coaching zdrowego odżywiania, prawda? Czyli tutaj mamy przepisy, mamy tak samo odpowiednie produkty i też zestaw kalorii, tak? Nie, ja kalorii nie liczę, nie ma kalorii w ogóle. Super, no coś nowego. Jeżeli chodzi o sam coaching, moi klienci bardzo dobrze znają diety i coaching jest po to, żeby umieć je wprowadzić po pierwsze, a po drugie przede wszystkim utrzymać. I nie zrezygnować z rzeczy, które lubimy, bo rezygnacja z ulubionych potraw na stałe jest barierą już taką psychologiczną i pokusą ogromną. Więc to jest, coaching jest po to, żeby umieć zdecydowanie, efektywnie wprowadzić te zmiany w swoje życie. A przepisy są po to, żeby się zainspirować. Nie zawsze trzymać się sztywno przepisu, tak jak zawsze Pascal to mówi, ale przede wszystkim, żeby to była baza. Mam takie dosyć istotne pytanie, Pascal. Zawsze byłeś moim... Byłem twoim fanem, jeśli mam być szczery. Oglądałem swoje programy kulinarne, mówię to szczerze, chciałem. Próbowałem tam różnych tam twoich pomysłów i tak dalej. I teraz tak, czy to naprawdę jest smaczne? Bo wiem, że przywiązujesz uwagę do tego, co jest naprawdę... Tak. To właśnie w tej książki nie znajdziesz tylko książkę wegetariańskie, tylko, tylko też przepisy dla mięsożerne. To jestem bo ja jestem mięsożercą. Ale ja ci powiem, że ja od małego ja byłem i jestem mięsożercą, tylko teraz zdecydowanie jem wiele mniej mięsa niż kiedyś. Mam więcej energii, zgubiłem 22 kilo. Nie? Już Donatan mnie pochwalił za ten brzuszek. Ile ważysz, tak krótko mówiąc? 48 kilo bez więcej? Spodni. Bez spodni? Tak, bez spodni. No chcieli, ja ważyłem 107 i teraz ważę 84. Nie zmieniłem dużo rzeczy w moim życiu. Zmieniłem jedzenie, ilości jedzenia. No i zmieniłem też to, że trenuję i że zjem, jak zjem coś, to zjem z dobrych produktów, nie wiem byle co. Czyli co? Czyli w tym momencie to jest książka dla każdego, kto naprawdę chce funkcjonować, tak? Tak. Ale będziesz ciągle robił dobre jedzenie tak samo, pomimo tego, że jest zdrowo. Ale na pewno, bo to jest bardzo istotne, żeby to było smaczne. I właśnie, wiesz co, można naprawdę pozorem milu, coś zdrowego nie musi być niedobre. Można zrobić naprawdę dużo rzeczy dobre. Zobacz, jak pomieszasz dużo ilości warzywa,
To jest taka papka niedobra, nie nas czasami wychodzi. A co lubisz zjeść? Ja, jeśli na przykład lubię bardzo makaron, ja lubię robić pasty, naprawdę, bardzo lubię robić carbonare, ale według swoich własnych przepisów, czyli sam indywidualnie robię sosy, wszystko robię naturalnie. Nie lubię po prostu z puszek i tak dalej, wszystko co robię... To my na przykład carbonare też lubimy, ale najczęściej to jemy dobre po prostu pasty z makaronem, z warzywami, z owoców morza. Owoce morza ja też lubię, sushi uwielbiam. No, czyli takie rzeczy i jak zjemy ten makaron... W ciągu dnia albo wieczorem, no to niego nie zjemy drugiego dnia. No. Masz tutaj bardzo fajny przepis na makaron z łososiem Pascala z cytryną. Także polecamy. Możemy się kamerzyski zapytać. Robię dobre makarony? No właśnie. Tutaj to jest miłośniczka moich makaronów za każdym razem, jak się dowiedzie. Bardzo dziękuję, słuchajcie, za rozmowę. Bardzo. Jeśli chcecie nie wyglądać tak jak ja, a wyglądać tutaj jak ci wspaniali, prawda, ludzie. Ale możesz też tak wyglądać. Ja też tak mogę wyglądać. Jak zaczynaliśmy wywiad, powiedziałeś, ale ciężki dzień mam dzisiaj, tak, nie? To był ciężki dzień. Cztery imprezy powiedziałeś pod rząd. Tak, cztery imprezy, no. Zgadzam się. Będziecie mogli pójść nawet na sześć i jeszcze się uśmiechać, prawda? Bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję. Dzięki. Trzymajcie się plutko i było naprawdę miło zobaczyć te piękne uśmiechy. Pa, hej! Dzięki.